Natalia, ty kiedyś chciałaś wystąpić u Patryka Wegi albo dostałaś taką propozycję? Nie ukrywam, że spotkałam się z Patrykiem Wegą jakiś czas temu. Nawet dał mi bardzo ciekawe zadanie aktorskie, gdzie powiedział: słuchaj Natalia, to teraz przenieś ten komputer w tamten róg, z tamtego roku weź kubek, postaw go na stoliku i ze stolika zgarnij książki i przynieś mi je, a w międzyczasie proszę cię, żebyś mówiła dialog. Ciekawe, jeszcze mi się nie zdarzyło coś takiego. Także mieliśmy okazję się spotkać, porozmawiać, ale to już było dość dawno temu, kilka lat temu. I od tego czasu nie miałam okazji się z nim widzieć. Ale to był pewnego rodzaju casting? Można to tak nazwać, aczkolwiek to było bardziej spotkanie, gdzie on sprawdził, jaką aktorką jestem. Do końca nie wiem, jaką. Powiedział, że okej, fajnie. Mm. Ale później nie było żadnego projektu, w którym bym gdzieś widziała siebie. A jaki miałeś najdziwniejszy casting oprócz tego? Najdziwniejszy casting? No. Pamiętam, że kiedyś zostałam zaproszona do Indii na casting przez reżyserkę, z którą już zrobiłam wcześniej dwa filmy, więc bardzo jej ufałam. I powiedziała: słuchaj Natalia, zapłacimy ci tutaj $15,000, żebyś przyleciała na ten casting, bo wiemy, że musisz poświęcić swój czas. I ja się zgodziłam, bo w Indiach generalnie tak jest, że się płaci aktorom już za castingi, jeśli poświęcają swój czas, a są widziani gdzieś jako postać główna. Przyleciałam na ten casting i pamiętam, że powiedział do mnie pan producent, czy mogłam się spotkać z pewnym ministrem hinduskim na kolację przy okazji, jak już jestem. Było głupio mi odmówić i mówię okej. Okay. Pamiętam, że przyszło do mnie dwóch ochroniarzy, zaprowadziło mnie do innego pokoju, co już było dziwne, bo nie do restauracji, gdzie siedział ten pan minister, taki postawny, z brzuszkiem i była ta kolacja nakryta. Było to dziwne, ale usiadłam, mówię dobra, okej. Okay. Przyszedł pan jakiś kelner i wtedy pan mi się kazał schować do sypialni. Ja mówię, to jest myślę, to dziwne, że ktoś mi się każe chować. I wtedy do mnie dotarło, że to chyba nie do końca jest casting. I pamiętam, że jak wyszłam z tej sypialni, usiadłam, to mówię, no to kiedy ten casting? A on mówi, wstań, obróć się, to był twój casting. I wtedy pamiętam, że wszystko do mnie dotarło, co się dzieje dookoła. I mówię, bardzo doceniam, że traktuje mnie pan jako prawdziwą aktorkę, a nie jako panią do towarzystwa. I tak się skończyło nasze spotkanie. Ja zgarnęłam pieniądze i wróciłam do kraju bez roli, nie wiem w czym, ale z doświadczeniem, że nawet najbliższym ludziom w swoim otoczeniu i kobietom nie można ufać, bo każdy może nas, brzydko mówiąc, sprzedać. Kurde, chcieli cię sprzedać. Dobrze, że zareagowałaś. Gorzej, że to była bardzo bliska mi zaufana osoba i reżyserka, z którą miałam szansę pracować przy dwóch filmach, więc nie ktoś obcy. No ale to też była jakaś nauka i cieszę się, że skończyło się tak bezpiecznie. Czyli można powiedzieć, że ona też zarobiła za ciebie? Tego nie wiem, ale wiem, że powiedziała mi później, kiedy jej wytłumaczyłam sytuację, no że to była moja szansa. Na karierę. Ja mówię, że myślę, że jeszcze będą inne szanse. Super, dziękuję ci bardzo, do zobaczenia w poniedziałek. Dziękuję, do zobaczenia.